Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej. Przepraszamy za drobne spóźnienie. Zawodnicy mieli odprawę tuż po śniadaniu, która się lekko przeciągnęła. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, uprzedzę pewnie pytania, które się i tak pojawią. Arek Milik jest cały, nic mu się nie stało. Wczoraj internet zapłonął, zwłaszcza zagraniczne serwisy informujące, że sobie coś zrobił w nadgarstek. Nic sobie nie zrobił. Fakt, że się poślizgnął, upadł w delfinarium, ale kompletnie nic mu nie dolega. Jest gotowy do grania, do treningu, także wyjaśniając tą sytuację, to tyle. Teraz zapraszamy do zadawania pytań. Andrzej, proszę bardzo. Dzień dobry, Andrzej Janisz, Polskie Radio. Do pana trenera mam pytanie. Z czego wynika specyfika wyznaczania godzin treningów? Raz trenujecie rano, raz trenujecie wieczorem. Dlaczego? To już nasza wewnętrzna analiza, nie chcę zdradzać szczegółów, ale no każdy dzień, każdy trening analizujemy, więc później wyciągamy wnioski i ustalamy kolejny plan na następne kolejne dni. Jeżeli trzeba, to korygujemy. Michał Białoński, Eurosport Inter. Ja również do trenera Zająca. Boguś, pytanie jest takie, wiadomo, zbliża się ten mecz, więc pewnie też presja. Wielu, właściwie wszyscy piłkarze, za wyjątkiem Łukasza Fabiańskiego, debiutują na Mistrzostwach Świata. Jaką wy macie receptę, żeby zdjąć z nich tą nadmierną presję, żeby ona ich nie spaliła, nie zżarła, tylko jeśli już to zmotywowało? Ja myślę, że to większą presję wy, dziennikarze, wywieracie na zawodnikach niż oni sobie sami. Więc myślę, że każdy ma swój plan przygotowań do spotkań, każdy ma swój plan przygotowań do imprezy i na pewno tutaj ogromny udział ma także selekcjoner, jak i sztab, gdzie pewne rozmowy się odbywają, ale to jest normalny chleb, codzienność i dla każdego z tych zawodników jest to kolejny mecz. Wiadomo, większy smaczek, bo jest to impreza największej rangi światowej. Ale myślę, że presja musi być jakaś przed meczem, że to nie jest tak, że przystępujemy bez presji do spotkania, bo jeżeli by tej presji nie było, to znaczy, że ta adrenalina nie działa i wtedy byłoby coś nie tak. A tutaj kwestia poradzenia sobie to już później jest tak samo rozgrzewka, dzień przygotowania do meczu, więc każdy ma swoje sposoby i myślę, że pokazuje życie, że każdy sobie z tym dobrze radzi. Marcin Czapski, TVP Info. Ja mam pytanie do piłkarzy obu. Wczoraj panowie mieliście dzień wolny, dzisiaj trening dosyć wcześniej, więc też podejrzewam, że sporo czasu wolnego będzie. To chciałem dopytać, co w tym czasie wolnym robicie i czy to są takie wyjścia jak wczoraj, grupowe, czy też indywidualnie coś tam działacie? No, wiadomo, że zgrupowanie trwa długo. Byliśmy najpierw w Juracie, Waromowa, teraz tutaj. Jest dużo czasu poświęcenia i na treningu, analizę i też czas wolny, który też jest ważny. Odpoczynku jest też część naszej pracy. Mamy dużo rzeczy w hotelu, żeby korzystać. Też fizjoterapeuta są do naszej dyspozycji. Duże zabiegi mamy. Każdy, co potrzebuje, może wykorzystać. Mamy czy też zaplanowane kilka wyjazd, żeby nie siedzieć cały czas w hotelu, też jest ważne też wychodzić też środowisko trochę i myślę, że odpowiedni każdy też indywidualnie zaplanuje tego, co może robić w czas wolnego. Dzisiaj wczoraj mieliśmy też fajny dzień, czas na regenerację, bo mieliśmy też dużo trening intensywny. Dzisiaj trenujemy rano i po południu na pewno możemy odpoczywać i każdy robić tego, co ma ochotę. Dzień dobry, Marcin Cholewiński, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie do pana trenera. Czy zapadła decyzja, czy Kamil Glik leci z wami do Moskwy? I o te zajęcia popołudniowe, jaki plan na popołudnie? No jeżeli chodzi o Kamila Glika, z każdą godziną, bo nie ma co ukrywać, że codziennie Kamil wykonuje pracę kilkugodzinną. To nie jest tak, że przyjedzie na trening, chwilkę potruchta i to jest jego cała wykonana praca, bo czas, który spędza w hotelu jest bardzo intensywny. Wcześniej rano już pracuje, później w tym wolnym czasie, gdzie dla reszty zespołu jest regeneracja, on również odbywa pewne zajęcia, wzmacnia te partie w barku, gdzie potrzebuje. Wykonuje pracę tlenową, więc Kamil dosyć intensywnie pracuje, żeby nadrobić pewien czas.
i z każdym dniem jest blisko, coraz bliżej. Jeżeli chodzi o wyjazd do Moskwy, no to wiadomo, on jest zespołem, jest gotowy, żeby wyjechać i sprawa jest otwarta. Dzień dobry, Remek Półtorak, Eurosport Inter. Pytanie do Karola. Jak ty się fizycznie czujesz, szczególnie w porównaniu z tym, co było w Arłamowie? Fizycznie się czuję dobrze w Arłamowie. Myślę, że również dobrze wyglądałem fizycznie. Samoczucie jest dobre. Ciężka praca, przed nami duże wyzwanie, więc głowa do góry, pewność siebie, no i walczymy. Jeszcze do panów piłkarzy chciałem zapytać, bo mistrzostwa się już rozkręciły na dobre. Mieliśmy kilka wspaniałych meczów, między innymi ten tutaj w Soczi, Hiszpania, Portugalia. Czy mieliście okazję oglądnąć, jeśli już, to jakie mecze i co wam się spodobało, co was zaskoczyło? Myślę, że gdy mamy popołudnie wolne, to dużo z tych spotkań i każdy z nas oglądano, bo oglądać mistrzostwa świata na pewno to jest fajna sprawa, dużo drużyn na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Portugalię i Hiszpanię, na pewno myślę, że wszyscy oglądali, bo to był naprawdę wspaniały spektakl. 3-3 w takim spotkaniu. Cristiano Ronaldo do hat-tricka strzelił, więc naprawdę nie było co oglądać. Jak Karol mówił, żyjemy już ta atmosfera. Są dużo meczów cały dzień, także albo fragmentami, albo kiedy mamy czas, oglądamy na pewno każdy mecz i widać, że to są mistrzostwa świata, że nie ma faworyty. Francja miał ciężki mecz z Australią wczoraj, też Argentyna, który ma świetny zespół, też remisował z Islandią, także wiadomo, że trzeba być przygotowany, jest tutaj wszystko na najwyższy poziom i trzeba być na pewno przygotowany do każdego rywala. Szymon Borczuk, Telewizja Polska. Ja pana trenera chciałem o inny mecz spytać. Wczorajsze spotkanie Chorwacji z Nigerią, czyli starcie europejsko-afrykańskie, takie jak nasze. Czy dla was jakaś inspiracja z tego meczu płynie? Ja myślę, że przekonaliśmy się już w meczu z Nigerią, że jest to bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o te czołowe drużyny afrykańskie. I wczorajszy mecz to potwierdził, że był to bardzo stykowy pojedynek. I wiadomo, tutaj kunszt piłkarski zdecydował o wygranej Chorwatów. Ale myślę, że Nigeria w kolejnych meczach ma dalej ogromną szansę, żeby powalczyć o wyjście z grupy, więc sprawa jest dalej otwarta. Do pana Cionka mam pytanie. Chodzi mi o mecz Brazylii. Proszę powiedzieć, czego się pan spodziewa po tym meczu. Wiadomo, urodziłem się w Brazylii. Ja mam duże sentymenty do tego kraju, ale dla mnie liczy się tylko Polska teraz. Przepraszam, mogę nie odpowiedział tego, co pan chciał, ale to... Nie, mnie nie chodzi o to, co ja chcę, tylko że no, czego się pan spodziewa po Brazylii na przykład? Ma świetny zespół, jeden z faworyty. Myślę, że ma dużo szans, żeby walczyć o zdobyte mistrzostwa. Więcej chętnych, także dziękujemy. Proszę jeszcze. Jeszcze pytanie do obydwu piłkarzy. Jak oceniacie swoje szanse na grę w pierwszym składzie? Myślę, że rywalizacja jest duża. Każdy na swojej pozycji ma po dwóch, trzech zawodników, więc to tylko dobrze świadczy, na jakim poziomie jest drużyna. Trener na pewno ma z czego wybierać. Każdy walczy o to, aby wystąpić w pierwszej nastce, ale najważniejsze jest dobro drużyny. Na pewno jest duża rywalizacja, jak mówił Karol, ale każdy, który tu jest, na pewno musi być przygotowany. Może wszystko się wydarzyć. Trener potrzebuje każdego tutaj. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno czuję się gotowy. Jestem tutaj w reprezentacji 4 lata. Grałem w eliminacji. W
cały sezon około 40 meczów rozegrałem łącznie z reprezentacją, także jestem świetny, się czuję, jeżeli na ile minut trener potrzebuje mnie na boisku, na pewno będzie dać z siebie wszystko. Hello, this is the cameraman Fuji TV, Japanese team, sorry. That's also, that is still for you the third game against Japan. It's just too early I talk about it. But I would like to ask two players about your impression about the Japanese team. Na pewno najpierw myślimy tylko i wyłącznie o Senegal, bo dla nas jest najważniejszy mecz, jest bardzo blisko. Na pewno też myślimy jak o mniejszym stopniu Japonia po polsku, tak, po portugalsku Japon. Na pewno będzie czas, żeby analizować. Skupiać się, ale do każdego przeciwnika wchodzimy do najwyższej stopni szacunek i nie będzie inaczej z Japonią. Mieliśmy okazję grać z Korea, który jest podobny styl, na pewno jest inny styl z tego, co jesteśmy przyzwyczajone w europejskiej piłka nożna. Na pewno będzie ciężki mecz jak i każdy i ogromny szacunek podchodzimy do tego. We only focus about first game because po polsku, po polsku, tak? Po polsku? Skupiamy się na pewno na tym pierwszym meczu, tak jak powiedział, że do tego trzeciego spotkania na pewno się będziemy przygotowywać i analizować, aby być najlepiej przygotowani, ale zawsze ten najbliższy mecz jest najważniejszy. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Jutro już lecimy do Moskwy, oficjalna konferencja prasowa o 19, a sesja treningowa na stadionie meczowym o 19:30. Także dziękujemy i do zobaczenia.